Królestwo jako kurestwo. Dobra, dawaj tego Instagrama. S.A. Wardęga, podłoga. Dobra, wejdziemy z linku. Prywatny? Nie prywatny. Na O, szczęście, na dobrze. szczęście. Coś o kamerzyście będzie? No nie wiem, nakazali zobaczyć. A, i story Wiolki jeszcze. Story Wiolki. A to z wczorajsze, A to to a chyba to zobaczymy. tylko z tym pieskiem, co? Czy ona też ma prywatny coś? I fame, przebrałem się. Dajcie mi znać, co uważacie, czy poradziłem sobie w roli prowadzącego i czy ogólnie podobała Wam się gala. Bardzo jestem ciekawy Waszego feedbacku. Przedstawiony w filmie kamerzysty, to te zadania temu chłopakowi nie wydaje sam kamerzysta, tylko ja tam nie znam tego uniwersum, ten taki drugi. Im zostały przedstawione zarzuty, ale dziś pojawiła się informacja, że jeden z nich trafi już teraz na miesiąc, zostanie aresztowany, że nie będzie mógł czekać na rozprawę w domu. Dostałeś na stary box. Nie wiem dlaczego, czy sąd uznał, że będzie serio? Ma znaczenie. No tak. Dla drugiego też chcieli właśnie, żeby również został aresztowany, ale jednego z nich wypuścił. Ja byłem przekonany, że aresztowany zostanie na miesiąc ten, który wydawał te polecenia, nie? Że tam jakby kamerzysta, bo wiecie, kamerzysta jest cwany, że kamerzysta powie coś w stylu, ja byłem tylko operatorem. Tutaj w Radio Szczecin.pl, znaczy wierzę, że oni mają zweryfikowane informacje, jest napisane, że to kamerzysta trafia na miesiąc do aresztu, a tego drugiego wypuścili, będzie tylko dozór policyjny dla tego drugiego. Tego. Więc sam film bardziej obciąża tego, ale dobra, skoro ale kanał jednak jest kamerzystę tamtego, tak? Zamykają na miesiąc, a tamtego wypuszczają, to wydaje mi się, że... No. Tylko, że jakby... Kanał jest kamerzysty i kamerzysta to opublikował i... Przychody z kanału... Lecą do kamerzysty też. Są wypłacane na podstawie faktury na firmę kamerzysty. No tak właśnie. Mi się wydaje i tak raczej na 99% jest. No na pewno. Także no, kogo? Jak coś się dzieje, no to raczej właściciel przedsiębiorstwa odpowiada. No właśnie. Jego kanał on opublikował, on nagrał, on zarobił, więc no... A z kolei przecież wszyscy interpretują to, że to jest niereżyserowany film, tak? Nie, że to jest reżyserowany. A, no to wtedy, mówią, skoro że... jest reżyserowany, no to odpowiada. No to reżyser, tak? No właśnie. Właściciel. No dokładnie. No. No bo... A, dobra. To czyli, to, że to, on tak. Kamuś wymyślił, no. Chłopaki się na tyle wystraszyli, zaczęli po prostu obciążać kamerzystę, że to jednak on jest całkowicie właścicielem kanału, że to był jego no pomysł. No tak, no ale no czy kto ma ten kanał? Więc no to z tego chyba już nie da rady się kamerzysta jakoś wygrzebać. On był zawsze cwany, zawsze jakoś dawał radę złożyć winę na kogoś innego, ale tutaj wydaje się na razie, że to zmierza do końca internetowej kariery kamerzysty. I co do jednego podejrzanego, to zastosował tymczasowe aresztowanie jednak na okres jednego miesiąca. Został przedstawiony zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną. Za to grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Podejrzewam, że skończy się na zawiasach, że na tyle kamerzysta weźmie sobie jakiegoś ogarniętego prawnika. Ale z drugiej strony, no on już kiedyś chyba za te SMS-y był karany. Chyba nie był karany, co? Nie. Co? Nie był. Nie był. No to ja się nie powiedziałam, że chyba nie był. Że to nie jest jakby pierwszy wybryk, tylko że ta osoba już wcześniej była karana, jeśli chodzi o kamerzystę. A karany był to za to... się, jak to skończyć. Karany to on był za tą jazdę po narkotykach, tak? Nie, raczej. Jeszcze chyba nie był finalnie. Nie, no był. Był albo nie był, no nie wiem. Nie wiem, jak ale się skończyło. Ale będzie, więc jak się nie, sprawa już to... była. Także albo był, albo nie. Aha, no to w sumie... Nie, że będzie, albo był, albo nie. No tak. Jak to się skończy? Zastanawiam się.
Zarzuty te zostały postawione tej dziewczynie. Ja nie wiem, tam psychofanka, jakoś ją tam nazywają. Ja na początku się zastanawiałem dlaczego, bo ona tylko siedziała, ale na sam koniec też dała temu chłopakowi zadanie. To nawet puszczę fragment. Czemu biorą trójkę, skoro w filmie brało udział 5 osób? No właśnie, też mnie to dziwi. A film był reżyserowany, nie, tak? Może tamci nie wykonywali, jakby nie... No, no ale teraz on skończyliśmy mówi... na tym, że film jest reżyserowany. O Jezu, ale on teraz mówi o tym, że ci poszli na dołek, którzy wydawali jakieś te zadania, tak? No ale to czemu kamerze stało za miesiąc? No bo jest właścicielem, tak? No przecież już to powiedzieliśmy. No ale to Push Barber wykonywał zadania. Nie, on przecież teraz pokazuje ci, że ta Wiolka też. No przecież... No to dlaczego wszyscy nie dostali? Tylko kamerzysta? Bo jest właścicielem. Ale on nie wydawał żadnych zadań. Ale jest właścicielem. Ale no co z tego? Ale on to wyreżyserował. No ale no to film nie jest reżyserowany, skoro pociągają do odpowiedzialności osoby, które tylko i wyłącznie wydawały polecenia. No, ale no nie wiem, no dla mnie to jest tak, kurczę... No, dziwna interpretacja. Wiem, dziwna jest... interpretacja w takim razie tej nie wiem, nie tego twoje, sądu i prokuratury. Jest z jednej strony czytam artykuły, że film jest wyreżyserowany. Ale wzięli ich podobnie, żeby to sprawdzić i zweryfikować. Bo no dobra, tam był jeszcze Jaszczur i ktoś jeszcze. Ale Jaszczur nie dawał żadnych poleceń i jakby nic nie robił odnośnie ale, tego też, tak? No to czemu kamerzysta poszedł? Skoro jest film jest. Ale nie wydawał żadnych poleceń. Ale on wyreżyserował. No nie rozumiem teraz, no przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że nie wiem, jaki, on jest jakiś. Nie wiem, czy wy mnie, drodzy państwo, tak? Rozumiecie, no o co ja mi chodzi. Nie rozumiem. I widzę chyba, że tak po czasie, że ludzie chyba też nie. Zbytnio. Nie no, troszeczkę tam rozumieją mnie, no o, co, piszą, no, o co chodzi. No właśnie nie widzę. No nie wiem, no. Dobra, ktoś pisze, że rozumie. Dobra, na filmie mamy 5 osób, tak? No mamy. Tak. Mamy teoretycznie tego nie chłopaka. Wszyscy, tak? Mamy Wiolkę, uh-huh. Kamerzystę, Push Barbera i Jaszczura. Uh-huh. Jaszczur wczoraj był na fejmie. Uh-huh. Nic. No, Wiolka poszła na dołek. No, Push Barber poszedł na dołek. Kamerzysta poszedł na dołek i zamknęli go w areszcie. No. I teraz, jaka to jest dziwna interpretacja, że i trener był. Dobra, to 6 osób. Mhm. Trener i ten Jaszczur no, przeszli nic obok tego obok. Wiesz co, ja powiem ci tak, ja nie obejrzałam od deski do deski tego filmu i nie wiem dokładnie, co robił Jaszczur. Nawet nie musisz oglądać. Nawet nie musisz oglądać. Nic nie robili. No to skoro nic nie robili, no to równie dobrze przechodniów mogliby. Jak była afera... Kamerzysta też nic nie robił. Dobrze, ale... Kamerzysta nie wydał mu żadnego polecenia. No ale jest jakby no właścicielem tego wszystkiego i on to jakby stworzył, tak? No on to opublikował, on to nagrał, on to stworzył i on za to wziął pieniądze. Dobra, czyli kamerzysta... wyreżyserował film, tak? Chodzi o to, że... No tak, wyreżyserował. No dobra, czyli no interpretacja sądu i prokuratury jest taka, że kamerzysta wyreżyserował film i wykorzystał do tego filmu osobę niepoczytaną, tak? No chyba tak. No. No. Na to wychodzi. No to dlaczego Push Barber i Wiola? Rutynowo, tak? Niby. No żeby zweryfikować, bo nie wiesz tak naprawdę, czy oni faktycznie zostali tam długo, czy po prostu przesłuchanie mieli. Może przesłuchanie to było. I dostali dozór policyjny. A czemu Jaszczur i trener nie dostali? Może też byli na przesłuchaniu, tego też nie wiesz tak naprawdę. Może oni po prostu wypisali. Nie pisaliby. No skąd wiesz? Może no się bo to są informacje publiczne, te radio sobie jakoś zdobywa, oni tam kurde są na miejscu. No dziwne. Wiesz, no, to wiesz, mega dziwne. Tak naprawdę strasznie nierówne traktowanie. Nie no, to są raczej takie rzeczy. To są raczej takie... Tak, czemu mieliby o jednym pisać, a o drugim nie pisać? No lepiej chyba napisać, że pięciu niż trzech. Wiesz co, ludzie tutaj niektórzy piszą, że byli przesłuchiwani. Tamci. Ale dlaczego w takim razie trener nie był przesłuchiwany? Nie no wiem, nie ogarniam piszą, tego. No właśnie piszą, że byli. Może byli, no nie wiesz tego, może byli przesłuchani i wyszło na to, że oni na przykład nie ma potrzeby ich na przykład, bo nie wiem dokładnie, co oni na filmie zrobili, ale jeżeli on na przykład tylko, nie wiem, ja czuję, że się mówi, że przyjeżdżał. Ale nie rozmawiamy o tym, kto co zrobił.
Bo teraz cała odpowiedzialność na kamerzystę spada, tak? No ale dlatego mówię, że może przesłuchali ich i wyszło na to, że nie są potrzebni do dalszych przesłuchań. Nie wiem. No. I co? I wszystko zwali na kamerzystę, tak? Marek, nie wiem. No ja nie wiem. Wiem tyle, co ty tak naprawdę, co przeczytaliśmy tutaj. I to, co wiesz, gdzieś tam... No bo ty nie rozumiesz tej logiki, o której ja ci mówię. Tego. No rozumiem ci, że powinni wszystkich wziąć, no. Tak? O to ci chodzi, że powinni wszystkich... Dobra, nieważne. Nie wiemy jakby, co tam się działo stricte na miejscu, wiesz? Trzech będzie ponosić odpowiedzialność, dwóch nie. No to bez sensu, ale właśnie no... Logiczne by było, gdyby tylko i wyłącznie kamerzysta ponosił za to odpowiedzialność, albo wszyscy. Także tej jednej rzeczy akurat nie rozumiem. Albo wszyscy, albo tylko kamerzysta jako właściciel. Chodzi mi głównie o Wiolkę i... No wiem, o co ci i chodzi. Push Barbera. Po co ich? Wiem, o co ci chodzi, ale też nie rozumiesz mojej logiki. Chociaż ja z kolei... Rozumiem, o co ci chodzi, ale chociaż z kolei Dołek to nie jest miejsce dla przestępstw. No właśnie, no więc... No... Na Dołku mogą każdego wziąć, nawet za darmo. No to jest taka zasada. Więc widocznie tam się nic nie dostali. Więc na pewno oni się będą bronić. Wiedzieliśmy, że on jest osobą niepełnosprawną. To pewnie będzie ich linia obrony. No zastanawiam się, jak ta sprawa się skończy. Jest na tyle medialna, jest o niej głośno, ale czy to jakoś przyspieszy? Ciekawe, ile będziemy musieli czekać na wyrok, bo wiecie, jak to jest z polskimi sądami. Za miesiąc kamerzysta wyjdzie. Sprawa pewnie za miesiąc się... Nawet tam nie odbędzie nawet pierwsza. Za resztą można wyjść jeszcze za jakieś ściano tam, nie? Słyszałem. Chyba tak. Ale to zależy też chyba w jakiej sprawie, czy nie? No zależy. Ale za kasę można wyjść. To ciekawy jestem, jak to się wszystko skończy. Z tego co wiem, no czy na razie to jest tylko przedstawiony ten zarzut. To poniżanie niepełnosprawnego. Ale z tego, co wiem, kamerzysta został zatrzymany już na lotnisku. Jeżeli oni mu jakoś przetrzepią telefon, to mam takie informacje, że tam, na jego telefonie, to mogą naprawdę znaleźć rzeczy, które go... Oj, mogą. Oj, mogą. To będzie najgorsze. Ciążą znacznie bardziej niż ta sprawa. Tylko pytanie, czy oni ten telefon... mu przetrzepią. Czy i pytanie, czy... Czemu się masuje po plecach samoistnie? Na przykład on już na tyle się spodziewał, że jest grubo, że lecąc samolotem tam jakoś ten telefon, te obciążające go rzeczy pokasował. Czy poświęcił temu czas, czy był zaskoczony ogólnie tym, że go zatrzymali na lotnisku? Tego nie wiem. Oboje mamy zero czasu. Czyli tyle. Dobra, to otworzymy...